to teraz odhaczmy, co nas czeka, no bo Hotel Paradise dla mnie to jest kilka rzeczy, które muszą się pojawić, więc odhaczam po kolei. Czy będą? Rozstanie. Oczywiście. Prawdziwa miłość. Oczywiście. Łzy. Oczywiście. Dram więcej niż w poprzednich sezonach. Nie. O, ale dalej dużo? Czy uczestnicy są bardzo przyjaźnie do siebie nastawieni? Tak, to jest niesamowite. Ja po prostu, naprawdę i to ja nie mówię dlatego, że jestem nieobiektywna albo wypada mi tak mówić, ale ja uczestników trzeciej edycji absolutnie kocham. Każdego, wszystkich razem, każdego z osobna. Oni są niesamowici, między nimi jest taka chemia, między nimi jest przede wszystkim taki szacunek do siebie i to jest niezwykle istotne. Rozumiem, że spotkały się po prostu takie piękne energie, które ze sobą współgrają i czy ta chemia u niektórych zamieniła się w to, że zobaczymy też na ekranie seks? To, no co mam ci powiedzieć, tam są piękni, młodzi ludzie, w których po prostu buzują hormony i co ma się innego wydarzyć? Odpowiedz sobie sam. Przyjechali po dobrą zabawę również. Również. Teraz mam takie pytanko a propos tych momentów, gdy ty przychodzisz na plan. Czy zdarzyło ci się na przykład, że odczułaś, że któryś z uczestników próbuje z tobą flirtować? Wiesz co, oni są dla mnie szalenie mili i oczywiście mnie komplementują i się uśmiechają, są życzliwi, ale to wszystko jest takie w takiej dobrej wierze, wiesz, to nie jest takie... takie bajerowanie i że coś się wydarzy. Oni są naprawdę wszyscy tak życzliwi i mili, że absolutnie ja tych komplementów, ani nawet jakichś takich i zapytań i propozycji nie odbieram w żaden jakiś taki agresywny czy nietaktowny sposób.